To radykalna metamorfoza. Kiedyś ta ciężarówka była sklepem na kółkach. Teraz będzie miejscem modlitwy i adoracji. To zwieńczenie 7-letnich starań księdza Rafała Jarosiewicza z fundacji SMS z nieba. Tam, gdzie ludzie nie mogą dojść do kościoła, to będzie szczególna przestrzeń do spotkania, do modlitwy. W naszej diecezji jest bardzo dużo takich miejsc, gdzie są wioski czy miejscowości, które nie mają kościoła. Ale chodzi nie tylko o to, by odwiedzać miejscowości, w których nie ma świątyni. Mobilna kaplica, przemierzając drogi diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, a w przyszłości także całego kraju, ma misję ewangelizacyjną. Ja jako proboszcz powiem to wprost. Tą dalszą drogą jest zaproszenie do świątyni, do kościoła, do parafii. Mam nadzieję, że tak się będzie działo. Fundacja SMS z nieba znana jest z nietuzinkowych inicjatyw, takich jak rekolekcje na Stadionie Narodowym, doposażenie szpitali w sprzęt medyczny w ramach akcji Zanurzeni w Miłości, czy stworzenie pierwszego w Polsce mobilnego konfesjonału. Myślę, że naśladujemy też tym Pana Jezusa, który dużo podróżował. W związku z tym mało się zatrzymował w jakimś miejscu, więc my tak samo mamy. W swoją pierwszą podróż mobilna kaplica wyruszy w sobotę na diecezjalne spotkania młodych w Skrzatuszu. Tam też zostanie poświęcona. Koszalin, Sławomir Pankowski, TVP3 Szczecin.